Mazurek! Mazurek! Słucha. Mazurek słucha. Dzień dobry Państwu, kłaniam się nisko. Świąteczne, sobotnie południe. Przywitał nas Włodek Pawlik, a razem z nami hen daleko w Puszczy Białowieskiej są Bożena i Jan Walencikowie, twórcy filmów przyrodniczych. Dzień dobry Pani Bożeno, dzień dobry Panie Janie, kłaniam się. Dzień dobry. Ja wiem, Państwo wiedzą swoje. Państwo twierdzą, że zwierzęta mówią ludzkim głosem i to nie tylko w Wigilię. Mówią, zależy kto chce z nimi rozmawiać, kto słucha. Powinniśmy chyba bardziej słuchać zwierząt niż ludzi. Tak, coś mi się wydaje. My to robiliśmy od lat i nadal robimy. Słuchamy osobliwie, bo przecież one nie gadają po naszemu. Zresztą, po co wilk miałby mówić ludzkim głosem? Po jakiego diabła? Ale z nami umiały się porozumieć. To my raczej chyba było tak, że to my próbowaliśmy zrozumieć ich język. On jest niewerbalny, bez wątpienia. Ale panie, nie, bo pan mówi teraz o języku niewerbalnym, ale państwo mnie zapewniali, że sójka Kasia, dobrze pamiętam, mówiła całkiem wyraźnie, wzywała pana na obiad. No dobra, jak wszędzie, są i wśród zwierząt wyjątki. Niektóre gadają po naszemu. Sójka wołała Jasiek, kruk wołał Jaska i parę innych ludzko-podobnych, ludzko-brzmiących wyrazów artykułowały. Ale poza tym warczą, kraczą, skrzeczą, krzyczą. Wyją. I skomlą. I rozumiem, że państwo są takim jednym dwuosobowym, ale znaczy właśnie jednoosobowym w dwóch postaciach doktorem Dolittle i państwo rozumieją język zwierząt. To była konieczność. Nie było innej możliwości. Musieliśmy się nauczyć porozumiewać ze zwierzętami, bo one były naszymi aktorami w filmie. One grały i to porozumienie było po prostu niezbędne, konieczne. I pani Bożena już Robercie, podstaw to była chęć szczera przede wszystkim. My chcieliśmy dowiedzieć się, co w ich duszy gra, chcieliśmy zajrzeć im w tę duszę głęboko. Zresztą tak było przy naszej sadze Prastarej Puszczy. Tu od razu ja muszę powiedzieć, saga Prastarej Puszczy, proszę Państwa, to parę dobrych lat temu to był taki wielki serial, produkcja Telewizji Polskiej. To ciągle jeszcze jest gdzieś dostępne na takich prehistorycznych urządzeniach, które się nazywają DVD. I to można gdzieś nawet kupić. Blu-ray, przepraszam, nowocześnie można też. A w tej chwili jest emisja na TVP Dokument sagi, także można oglądać. To jest, proszę Państwa, fascynujący film, bo Państwo, no właśnie, Państwo znaleźli aktorów. Jak wyglądał casting na aktorów do sagi Prastarej Puszczy? Czy, no, bądźmy szczerzy, w tym filmie występują zwierzęta. Skąd się tam wzięło? Może powiedzmy, jak to się w ogóle stało? Trzeba byłoby powiedzieć, że mieliśmy swoisty uniwersytet tutaj w Białowieży, taką szkołę filmową właśnie dla aktorów. Casting. Casting nie wyglądał tak po ludzku, bo my znajdowaliśmy naszych aktorów wśród świeżo narodzonych pokoleń w różnych hodowlach. Wszystkie nasze zwierzęta, może nie tak, większość naszych zwierząt pochodziła z zamkniętych hodowli, gdzie zwierzęta gatunków chronionych również, tak jak wilk, tak jak ryś i bóbr na przykład, są utrzymywane przez ludzi w celach, nazwijmy to oględnie, zachowawczych albo też na przykład edukacyjnych i z takich miejsc my pozyskiwaliśmy naszych aktorów. Ale to wszystko było na zasadzie i tu może o tym moglibyśmy odpowiadać bez końca, na tej zasadzie, że oseski, które były porzucone na przykład przez swoje mamy, tak było z rysiami, my przychołubiliśmy i hodowaliśmy je namiętnie, ale trochę też utylitarnie patrzyliśmy na to, żeby wykorzystać, oczywiście tak, wykorzystać ich możliwości w naszym filmie. W filmie zwierzęta rzeczywiście grały, ale też z Państwem w tym czasie mieszkały. To są pasjonujące opowieści o tym, jak... Było po prostu niezbędne. Inaczej nie mogło być.
Szykowaliśmy się do realizacji sagi, mieliśmy już dokładny plan, skąd pozyskamy zwierzęta, wszystkie zezwolenia załatwione, opieka medyczna, wszystko to absolutnie było konieczne do tego, żeby ten projekt wypalił. No i czym się skończyło? Małe tym, zwierzęta. Że jak pani opowiadała, zwierzęta zawładnęły naszym domem. Często było tak, że wchodzimy do sypialni i okazuje się, że w łóżku nie ma już dla nas miejsca. Ale to jest przecież naturalne. Ludzie, którzy mają psy, koty, też chodzą do swojej sypialni, a już zwierzęta gotowe czekają pod pierzyną na nich. Tak, ma pani rację, ale nie każdy śpi w łóżku z rysiem, z rysicą Sonią, z dzikiem Kubusiem, z kuną Figą, z dwoma kotami i jemnikiem. Po prostu... To zależy od perspektywy. Dla nas każdy. Próbowaliśmy jakoś odgradzać się od tych zwierząt, żeby nie wchodziły. Każde z nich zresztą miało swój domek, żeby nie wchodziły do naszego łóżka, ale to po prostu legło. Nie było takiej możliwości. Pozostaje się tylko cieszyć, że nie było tam niedźwiedzia i słonia. No, panie Robercie, dla nas. My się przygotowaliśmy. Ja wiem, że to jest radio, ale mamy tutaj naszą sagę albumową, której plakat jest z tyłu za nami. I tutaj... są zdjęcia z tymi naszymi pupilami milusińskimi, naszymi aktorami. Ja wiem, że to nie będzie pięknie widać. Trzymasz mnie za głowę. Jako operator. Jako operator trzymam żonę za głowę, bo... No bo to jest bardzo ważne zdjęcie to. Ja sam się trzymam za głowę, że pokazuję w takiej jakości rzeczy, które technicznie staraliśmy się zrobić na perfekt. Ale, no to ja to wszystko rozumiem, ale jak to było z tym, że naprawdę, że na przykład, że Kuba, kto to jest Kuba w ogóle, jeździł z psem? Dzik. No i dzik chodził z wami na zakupy do sklepu. Przywieziono do nas Kubę w stanie wręcz powiedziałabym tragicznym. Agonalnym to prawie. To było maleńkie zwierzę opuszczone przez matkę, niestety z przyczyn takich czy innych zdarza się. I nie chciał jeść. Nie wiedzieliśmy, co mamy zrobić, żeby go zmusić do jedzenia. Bał się nas, ukrywał się w sianie, zakopywał się, wywalał miskę z jedzeniem. Nie było po prostu na niego sposobu. Któregoś dnia włożyłam go do boksu z siankiem, postawiłam w rogu pokoju, siadłam z butelką przed boksem i mówię, jeśli teraz nie zaczniesz pić, to po prostu umrzesz. Umrzesz, a my nie będziemy mogli ci pomóc w żaden inny sposób. No i się zlitował. Wołał, rzucał. Czy mnie pan słyszy? Tak, znakomicie. Właśnie. Więc przełamał się. Po prostu przyszedł do butelki, przyszedł do mojej ręki i od tej pory nie odpuszczał mnie na krok. Czyli szłam do kuchni gotować, na szyi siedziała na omotanym szaliku kuna. A Kubuś za pancią krok w krok, nie odpuszczał żadnego kroku. Zresztą później wykorzystywaliśmy to podczas zdjęć w lesie, w puszczy, żeby go sprowokować do ustawienia się przed kamerą dokładnie w tym, a nie w innym miejscu, no to potrzebne były nogi i pancie. Tylko co zrobić, kiedy one już nie są potrzebne w kadrze? No więc żona wychodziła na drzewo, wisiała na nim w zasadzie, po to, żeby na dole w kadrze nie było jej nóg. Kubuś był niesubordynowanym aktorem w tym momencie, bo on zaczynał się też wspinać, ale co wspinający dzik może oznaczać w filmie? Wspinający się na drzewo dzik może oznaczać w filmie? Dlatego... No błąd oczywiście, więc szukaliśmy różnych sposobów, żeby go zachęcić do gry. Ale mnie najbardziej zafascynowała tam ta opowieść o tym, jak ten dzik z państwem jeździł na zakupy. No to jest, proszę państwa, jakiś... Nie było wyjścia. Nie Panie było Robercie, wyjścia. Czy nie można ze swoim dzikiem jechać samochodem, no fakt, do sklepu na przykład, po pieczywo? Nie, no można, ja zawsze ze swoim dzikiem chodzę po bułki, no przecież to prawda? No wystaje tak. Wielki ryj z okna. Powiem szczerze, czasami wolę taki obraz niż inne, bardziej ludzkie, z samochodami związane. Panie Robercie, bo z tym Kubą to było tak, że on nie opuszczał mi ani na moment. I gdy trzeba było jechać, zrobić zakupy w sklepie, a przecież jeść musieliśmy, to nie było tylko filmowanie i hodowla. Trzeba było jeść, trzeba było prać, trzeba było wiele różnych takich potrzeb. Ale było mnóstwo zwierząt, to nie był tylko dzik. I jak jechałam na zakupy, jechał ze mną dzik Kuba, jechał Sorek, nasz jamnik, zawsze,
To w ogóle było... Takiej długości. Tak, właśnie, był malutki. Czasami też w rękawie, ewentualnie w worku, który miałam pod swetrem na szyi zaczepiony, jechała figa. Figa potrafiła... czyli kuna, to od razu dodajmy, tak? Tak, figa to kuna leśna. Kuna leśna zresztą, bo są dwa gatunki, jest domowa i leśna. Figa potrafiła zapaść w taki sen, że czasami, jak ją dotykałam, miałam wrażenie, że ona jest nieżywa, była sztywna, bo tak potrafią kuny. I jak sobie tak spała w tym ciepełku u mnie pod swetrem, nie budziłam jej, jechałam tylko na chwilę po chleb, więc nie było kłopotu, zabierałam ją też ze sobą. Ale przepraszam, pani tak chodziła z tą kubą, czyli z dzikiem jak Pawlak, z malowaną świnią po lesie, przepraszam? To można i tak powiedzieć, bo na zdjęcia nasze zwierzęta jeździły nie w kagańcach, bo to nam niestety nie wypaliło, nie udało się, tylko po prostu zawoziliśmy, a one chwila, tam biegały. Chwila, z Kubą to nie do końca tak było. Tak było rzeczywiście, że jeździł w kabinie, jak był mały, ewentualnie później właśnie po pieczywo, kiedy był większy i ten ryjek, właściwie ryj, niestety, bo to było dość spore, już mu wystawał z samochodu, ale to było na chwilę. Natomiast gdzieś głębiej w puszczę musieliśmy przewozić go później, zwłaszcza jak urósł do postaci takiego, no ja wiem, 1,20 m, 1,30 m długości miał osobnika, to trzeba było mu wykombinować coś innego. I kupiliśmy przyczepę do samochodu specjalnie dla Kuby, krytą przyczepę, miał tam specjalny podest, żeby mógł wejść, taką wannę z żywicy epoksydowej zrobiłem, żeby nieczystości pozostawały wewnątrz. No i w wiaderku oczywiście catering był cały czas i w ten sposób... A co było w cateringu, przepraszam? Co Kuba dostawał w cateringu? No przeróżne owoce, rzeczy. Śruta, którą uwielbiał, bo to było najważniejsze. Ale winogrona na przykład, no Kubuś bardzo je lubił. No, tak. Nie, winogrona to lubił przecinek i kropka. Pamiętasz? No też. Tak. Przecinek i kropka to czarny. A, sarny. Sarny, rodzeństwo. Dwie maleńkie sarenki, które do nas ktoś, kto je uratował. Mamy skłonności do takich imion, wymyślamy sobie i to była kropka i przecinek. Teraz dla odmiany mamy Babę Jagę w domu. To są dwa psy wilczuro podobne. Jedna to baba, druga Jaga. No dobrze, to jest oczywiste. Każdy ma w domu Babę Jagę. Jacek i Agatka. Jeszcze był Jacek i Agatka. Dobrze, proszę Państwa, czuję się trochę jak u Państwa Gucwińskich, tylko to nie zoo, tylko prawdziwe dzikie zwierzęta, ale spróbuję to jakoś nadać temu jakiś wymiar. To znaczy tak, Państwo trzymali te zwierzęta na czas realizacji filmu, ja to wiem, no ale przepraszam, a jak Państwo, no bo rozumiem, że jednego dzika można w przyczepce ewentualnie przewieźć. No dobrze, a trzy wilki? To nie były tylko trzy wilki. W sumie hodowaliśmy 11 wilków u nas, bo 6 młodych wilków się urodziło w ogóle. Ich mamą była Plamka. Na początku mieliśmy 3, a wcześniej jeszcze 2 inne wilki. I przy tych 3 młodych wszystkiego się uczyliśmy. Ale dobrze, ale 11 wilków, przepraszam bardzo, rany boskie, co z tym później zrobić? Co w ogóle, jak można żyć z tyloma wilkami? Na przestrzeni czasu, Robercie, na przestrzeni czasu to się działo. Jednorazowo najwięcej mieliśmy 6 i 2, czyli 8. No właśnie. No tak, niewiele to zmienia, ja wiem. Nie, ale każdy ma w domu. Proszę Państwa, kto z Państwa nie ma w domu wilka i rysia? No naprawdę, no jak ktoś nie ma, to znaczy, że coś jest nie tak. Ale, no. Ale to nie jest tak, że każdy sobie może mieć. Proszę pamiętać, że to wszystko było na zezwolenie od ministerstwa, zaplanowane pod opieką weterynarzy, pod opieką pracowników instytutów naukowych. Mieliśmy specjalne pozwolenie. Nie, ale proszę Państwa, my to rozumiemy, że to nie jest tak, że Państwo sobie nielegalnie odłowili dzikie zwierzęta. Ja to rozumiem. Nie. Wiem, że oczywiście nie. Oczywiście byliśmy, robiąc robotę, jakby nie było publiczną, dla publicznej telewizji, byliśmy na cenzurowanym, ale to nie tego typu etyka nami powodowała. No tak, ale państwo cały czas mi zapewniali, że te zwierzęta nie były tresowane, one były oswajane. To w życiu. Nie były tresowane, oczywiście. Absolutnie. Dlatego te zwierzęta były w naszym domu wszędzie. Wszędzie. Nie było pomieszczenia, w którym któreś nie mieszkało. W łazience mieszkał bób,
Na Sofia, czasami na Gzymsie albo na Półkach mieszkała Sonia Rysica. Wilki miały swój kojec, ale bez przerwy wyłaziły. Te zwierzęta były przy nas non-stop. Ja, proszę Państwa, przyznam się, że ja byłem w domu państwa Walencików. To może się wydawać, że to jest jakiś niebywale wielki dom, kilkaset metrów. Nie, to jest całkiem normalny dom o normalnych ludzkich rozmiarach. Jak ja słyszę, że tam było całe wrocławskie zoo, to naprawdę zastanawiam się, gdzie państwo jeszcze tam byli. Nie do końca, bo chcę zwrócić uwagę na to, że to wszystko się działo na przestrzeni czasu, czyli przemiennie. Był płodozmian tych zwierząt w naszym domu. Mało tego, to, o czym mówimy, ich obecność w domu była głównie za ich najmłodszego życia, czyli w okresie niemowlęcym i trochę później, a potem odwiedzały nas. I owszem, Bobrzyca Kulka, która szła sobie za nogami Krzyśka Komara, naszego asystenta, popływać na stawie ze swojego boksu żeremia sztucznego, w którym mieszkała, no, nie omieszkała po drodze zajść na naszą werandę, podgryźć trochę futrynę i wparować do środka nagle jak burza do pokoju, jeśli drzwi były otwarte, po czym wychodziła jakby nigdy nie... Była u siebie, była u siebie w końcu. Dokładnie. A to, co najważniejsze, wszystkie zwierzęta miały w miarę luksusowe lokum, prawda? Jeśli to w ogóle czasami, można nazywać luksusem. Czasami w filmach jest tak, że później się pojawia taki napis, że żadne zwierzę nie ucierpiało. Ale w Państwa filmie powinien się pojawić inny napis. Żaden z realizatorów nie ucierpiał. Tak, i to jest racja. Prawda, ale panie Robercie, przy okazji zdementujmy albo rozszyfrujmy ten napis, bo nas to trochę boli. Jeśli taki napis ktoś kładzie na koniec filmu, to znaczy, że chyba ma coś na sumieniu. Bo to jest takie tłumaczenie się na wszelki wypadek. Być, ale czy zawsze? A czemu nie piszemy, że żaden aktor nie ucierpiał podczas produkcji? W tej chwili to jest nieważne. Nasze zwierzęta nie cierpiały, natomiast oczywiście, z nami było różnie. Mieliśmy takiego właśnie koziołka sarny, który był niezwykle złośliwy. Czy mam w związku z tym zademonstrować moją nogę? W okresie rui. Ponieważ chodziłam zawsze do niego ze smakołykami w porze karmienia, ze smakołykami w wiaderku, w drugim wiaderku woda, wchodziłam, nalewałam mu, jakoś tam się obganiałam od jego agresji, bo on bez przerwy mnie prowokował, tymi parostkami mnie tam poddziubywał, ale delikatnie, bo wiedział, że przyszło jedzenie. Parostki, prawda? Czyli to, co rośnie na głowie. W miarę rozwoju rui, niestety stawał się coraz bardziej agresywny i często było tak, że i jedzenie było rozsypane na ziemi i woda była wylana i ja wychodziłam zła z jego zagrody i najczęściej przychodziłam ze skargą do Janka. No i to było tak, nie Sójka krzyczała z daleka, tylko moja żona: Jasiek, no to ja w te pędy do miejsca, gdzie mieliśmy te zagrody wszystkie. Patrzę, co się święci. Klapka oczywiście w krótkich spodenkach. Miotłę jakąś po drodze złapałem, bo czuję, że coś się tam święci. Ale to, co najważniejsze, wrócił. Bez klapka, z przebitą nogą, z połamaną miotłą i to było wszystko, co był w stanie zrobić. No ten koziołek... Zwierzęta nie ucierpiały, ale realizatorzy różnie z nimi bywało. On uciekł ode mnie, ale potem niestety mnie dopadł przy wyjściu. Bożena i Jan Walencikowie, twórcy filmów przyrodniczych, mieszkający w Białowieży. Jak święta w Białowieży? Jak się spędza święta naprawdę w puszczy? Jesteśmy prawie sami w tym roku, niestety. Nasze dzieci zostały w stolicy, ale proszę pozwolić mi wrócić jeszcze myślą do Michała Lorenca, bo przecież Michał jest autorem muzyki do naszej sagi. Bez jego muzyki ona byłaby czymś zupełnie innym. Jakoś tak nam wspólnie to zagrało w duszy. Zresztą muszę powiedzieć, nie będę ukrywał, pan to przypomniał, że wybraliśmy muzykę do dzisiejszego spotkania naszego. Wśród utworów jest też jeden z muzykalu Hair,
jest też jeden utwór hipisowski. Chcę przypomnieć, że Michał i ja, moja żona również, należymy do pokolenia, kiedy dzieci kwiaty wzięły świat w swoje ręce. Ja, to, że Michał Lorenz był hipisem, to wiem, ale jak usłyszę zaraz, że pan był hipisem... To się nazywało hihi z długoosy, jak mówił pewien dyrektor szkoły. Rzeczywiście w moim rodzinnym Kazimierzu odbywały się sabaty przecież hipisowskie. Ja temu sekundowałem. W duszy absolutnie byłem gdzieś bardzo blisko. Wolność i samostanowienie to są chyba największe dary. Oczywiście zdrowie. Ale proszę Państwa, to jest niesamowite, bo właśnie to pan o tym wspomniał. Kazimierz to nie jest jakaś nazwa ostoi żubrów w Puszczy Białowieskiej. To jest ten Ale Kazimierz... mnie ciągnęło do tej puszczy. Właśnie, no właśnie chcę to zbadać. Państwo nie są stamtąd. Państwo nie pochodzą z Puszczy to ani moja z okolic. Żona pochodzi z Podlasia, z Podsiedlec, a ja z dalszego w stosunku do Podlasia Kazimierza. Państwo są jak kot. Państwo są jak kotu Pawlaka z centralnej Polski. Nie przymierzając. Nie przymierzając. Ale no dobrze, to co ludzi z centralnej Polski, z grubsza, no Siedlce, no niech będzie też, że centralna Polska, ciągnie do puszczy. Co takiego dusza. W niej... Co, ale dusza, co takiego... Panie Robercie. Dzicz. No dobrze, ale są inne puszcze. Tak to powiem. Nie, taka puszcza jest jedna i pan prowokuje nas w tej chwili. A Knyszyńska, przepraszam, co zła, a Puszcza Piska brzydka? No to są proszę... te... Pana, to są puszcze z nazwy, to są pozostałości tego, co kiedyś było świetnością. To są chińskie podróby puszcze, jedyna prawdziwa jest w Białowieży. Znaczy, jeśli chodzi o lasy nizinne Europy, przepraszam, że powtórzę się, tysiąc razy o tym przypominaliśmy, konkretnie. To Puszcza Białowieska jest ostatnią pozostałością tych nizinnych lasów Europy. Jest takim wzorcem, jak wyglądały pralasy, jak wyglądały lasy, w których nasz pradziad biegał z toporem, z siekierą, z włócznią, na golasa nie przymierzając. Dzisiaj to jest tylko nam miastka. Mówimy nie pierwotna puszcza, chociaż zrobiliśmy serial i album Tętno Pierwotnej Puszczy, to był nasz pierwszy serial, ale dzisiaj raczej wypada powiedzieć naturalny las. Las zbliżony często też do naturalnego, bo przekształcony jednak ręką człowieka, ale wiele miejsc jeszcze w tej naszej Puszczy Białowieskiej daje świadectwo tego, jak kiedyś to wyglądało. Ale i panie Janie, przepraszam, ale rozmawiamy w dniu szczególnym, to jest drugi dzień świąt. Pytam właśnie, co pan zaciągnęło? No rozumiem, że głusza i dzikość i niepowtarzalność puszczy, ale jak wyglądają święta u państwa w domu? To państwo nie mogą obchodzić ich według, nie wiem, prastarych zwyczajów puszczańskich. Bo nie, całkiem pochodzą... normalnie. No całkiem właśnie. Normalnie, bo panie Robercie, my wbrew pozorom zaraz nie jesteśmy się, zaraz się okaże, że to jest całkiem normalnie. No, żubr przychodzi, to jest oczywiste. Każdy ma w domu żubra. A żeby pan wiedział, nie tylko żubr, ale i wilki. Tutaj jest to normą. Wilki za progiem, żubry za progiem, za płotem. To jest ostatnio codzienność. Zresztą cierpię na bezsenność przez babę i jagę, które ujadają, bo o płot nasz ociera Mogę się ja żubr. Mogę powiedzieć wreszcie? Możesz. Czasami jest tak, że nie mogę wjechać do domu. Nie mogę otworzyć bramy, bo za bramą jest baba i jaga, które oszczekuje żubra, który stoi przed samą bramą. I nie mam wyjścia, muszę dzwonić do Janka, żeby wyszedł z jakąś płachtą, najlepiej czerwoną, i pogonił żubra od bramy, bo nie mogę wjechać do domu. Nie, z czerwoną nigdy w życiu, bo to z płachtą na byka. Ale to jeszcze nic, bo nasi sąsiedzi, mamy też jeden tylko dom, prawda? Jedyne domostwo na naszej ulicy. Nasi sąsiedzi nie mają ogrodzenia. I bardzo często żubry są pod samym progiem ich domu, a czasami po prostu kładą się wręcz pod olbrzymimi oknami tego domu właśnie. I sąsiedzi... Chyba są szczęśliwi nawet z tego powodu. Ale panie Robercie, pan nam wypomina, że my tutaj nienormalnie, a bardzo przepraszam. A jak pan się czuje, na przykład jak pan się czuł dzisiaj jadąc do studia, kiedy stał pan w ogromnym korku? Dla nas to jest abstrakcja, to jest coś niebywałego. Święte nie ma korku. Żubry są czymś naturalnym, przyrodzonym.
Zresztą pytanie brzmi zasadniczo, kto tu jest u kogo? To my jesteśmy gośćmi chyba w ich świecie, ale my uważamy buńczucznie, że absolutnie, to my jesteśmy panami stworzenia. W okresie, kiedy robiliśmy sagę, jeździliśmy w każdą Wigilię, w każde święta do moich rodziców, do mojego rodzinnego miasteczka Mordy. I zwlekaliśmy, a znaczy nie zwlekaliśmy, przeciągały się zawsze zdjęcia w Wigilię. W Wigilię zawsze działo się coś fajnego i musieliśmy zostać dłużej na zdjęciach. I pamiętam taką sytuację, kiedy filmowaliśmy żubra, który był w obejściu w Masiewie. Po prostu przychodził się pożywić z lasu bezpośrednio do stodoły, w której było sianko. Tam go jeden leśnik podkarmiał zresztą. No i to po prostu było tak interesujące, tak zresztą z naszego scenariusza wynikało, że potrzebowaliśmy tych zdjęć, że niestety przeciągnęły się zdjęcia i szczerze mówiąc Wigilia przepadła. Już dopiero późno wieczorem mogliśmy wyruszyć do domu. No ale zdjęcia jednak powstały, bo muszę powiedzieć jedną ale rzecz. Ale to nieraz się tak zdarzało, że właśnie przeczekaliśmy całą Wigilię, bo były pilniejsze zdjęcia. Dokładnie. Czyli byliśmy po prostu bardzo zapracowani. Ale to było tak, że my nie filmowaliśmy tylko tych naszych hodowanych zwierzaków, no właśnie, tych niby oswojonych. Ja wolę je nazywać przyswojonymi, bo kto tu się z kim oswaja? Mam wrażenie, że to wilki nami sterowały, a nie my nimi. I wiele innych gatunków podobnie się zachowywało. Ale nie tylko te zwierzaki filmowaliśmy, robiliśmy dużo zdjęć w tak zwanej wolnej przyrodzie z całą gamą różnych zachodów, podchodów, sposobów filmowania. Ja rozumiem, że ta audycja nazywa się Mazurek Słucha i ja mam Państwa słuchać. Czasem chciałbym tylko zadać pytanie, ale też zwrócić Państwu, naszym słuchaczom uwagę na jeden drobiazg. Spytałem, nie wiem czy Państwo zwrócili uwagę, o święta, o obyczaje, o ludzi. No i co słyszę? Żubry pod bramą. Słyszę, że nie można było Wigilii spędzić. Mimochodem wyszła. Wszędzie zwierzęta, no wszędzie. To może my teraz jednak posłuchamy muzyki. Teraz będzie Hair. Żeby było hipisowsko, będzie Hair. Ja bardzo lubię Hair, więc ja się bardzo cieszę. Świetnie. No właśnie, Hair, Aquarius. Ja jestem wodnikiem, moja żona jest rybą. Jakoś tak w końcu maku się dobraliśmy. To była muzyka. To znowu Dzieci Kwiaty. A propos muzyki, to pamiętasz, zawsze jak jeździliśmy samochodem na zdjęcia, to u nas coś grało. Albo... To były tylko te momenty, kiedy mogliśmy w spokoju posłuchać muzyki i głośno. Tak. Na przykład jak jechaliśmy z Mikołajewa do Wigier, to często, wtedy robiliśmy film Bobrze, czy na Wigrach jest dobrze, to często puszczaliśmy sobie, właściwie już się wysłużyła ta kaseta, to był czas kaset magnetofonowych, Queen. I utwór, mam nadzieję, że dzisiaj będzie. Będzie za chwileczkę. Miracle. Ale to nie tylko. No dobrze, ale Państwo sobie słuchali muzyki w samochodzie, ja rozumiem, że w domu się nie dało, no skoro dom jest cały zawalony zwierzętami, to się nie da. Ja chcę spytać jednak o Państwa, na chwileczkę naprawdę nie o zwierzętach, tylko o sobie, o dzieciach. Państwo się przenieśli do tej puszczy, wybrali puszczę, bo głusza, bo przyroda. Bo fabryka. Bo zakład pracy. Bo to był... My jesteśmy realizatorami filmów przyrodniczych. Można powiedzieć, że chyba byliśmy już, Jezu, na nieszczęście. Tak to szybko przeleciało. Tak. I po prostu puszcza była dla nas obiektem nie do sfilmowania w całości. Tam się bez przerwy coś działo. Tam jest tyle wspaniałych zakątków, tam jest tyle dziczy. Nie do przecenienia. Tylko brać, tylko czerpać. Poza tym to środowisko już znaliśmy wcześniej. Jeździliśmy na zdjęcia po całej Europie, jeździliśmy na zdjęcia po całej Polsce. Przecież robiliśmy już te zdjęcia od kilkudziesięciu lat, więc znaliśmy te wszystkie miejsca, ale puszcza jednak najbardziej nas urzekła. Ja tak nie bardzo chciałam mieszkać akurat w Białowieży. O tak, moja żona wcale się tutaj nie pchała. Mnie ciągnęło morze. Ja uważałam, że to jest okno na świat, że to jest to, co na pewno zapewni nam przyszłość. Natomiast Janek był zakochany w puszczy, a ja byłam zakochana w Janku, no i więc tym... A ja zakochany w mojej żonie też byłem, ale panie jestem Robercie, nadal, jak to, widać. Ale to, co chciałam powiedzieć, że kiedyś to były zimy, kiedyś to były święta. No właśnie, o to nie chcę spytać, jak wyglądają święta teraz, bez śniegu,
No dobrze, z jakimś tam, nie, tam u was to nie wiem, u was może jakiś jest śnieg. U nas jest śnieg. Jest troszkę śniegu, zresztą wcześniej już padał kilka dni. Wczoraj padało, musieliśmy odśnieżać drogę, żeby w ogóle się móc poruszać, także u nas na razie śnieg póki co jest, a jak będzie na święta, to zobaczymy. A te święta są wyjątkowe. Przepraszam, są przepraszam, stop, to właśnie. Przepraszam, to się, wytnie. Sorry. To dobra, się wytnie. Jeszcze raz, dobrze. No dobrze. To jeszcze raz, bo no właśnie, jak wyglądają święta. Nie wiemy, co będzie, panie Robercie, żebyśmy nie wpadli. Nie, ale wszyscy. Chodzi mi o to, dobrze, ale sekundę, dobrze, bo pani powiedziała, że kiedyś były inne święta, rzeczywiście tak, najstarsi górale pamiętają, jak wszystko było zasypane śniegiem, tego nie ma, no może jeszcze będzie, może nóż, może za chwilę spadnie, tego przecież nie wiemy, ale jak to jest, że rzeczywiście no, przyroda się zmienia. A czy zmieniają się też, nie wiem, czy zmienia się puszcza? Bardzo się zmienia puszcza i to człowiek zmienia puszczę. Natura trzyma jakby konstans. Ona próbuje cały czas to, co robiła przez tysiąclecia, chciałoby się powiedzieć. Utrzymuje całą tę substancję żywą, magna mater, ta matka rodzicielka, wielka puszcza, teraz już coraz mniejsza, ona tą swoją mądrością z roku na rok trzymała wszystko w ryzach, dopóki nie pojawił się człowiek. Jest takie zawołanie, takie powiedzenie w ekologii, że historia zaniku, historia jeziora to jest historia jego zaniku, bo stopniowo przez lata osady wypłycają to jezioro, aż w końcu powstaje torfowisko i inne stadium zupełnie. Podobnie jest z puszczą. Początek udziału człowieka w tym lesie wielkim, to jest początek jej zmian. Zdaje się, w antropocenie żyjemy, kiedy te zmiany galopują i w ostatnich latach my też obserwujemy to w puszczy. Dyskusje o tym, czy kornik jest zły, czy kornik jest dobry, ile na tym można zarobić, są takie utylitarne, takie bardzo ludzkie. Oj, żebyśmy się tylko na tym wszyscy jako gatunek nie przewieźli. Przepraszam za wyrażenie, ale mam wrażenie, że ku temu zmierzamy. Mam pewność. Ale Jasiu, szkoda będzie opuszczać ten świat w takim stanie. Się. Reasumując, żeby mieć, trzeba dbać. Będziemy dbali, będziemy mieli. To są święta w Puszczy Białowieskiej, bo Żena i Jan Walencikowie są razem z nami. Zdalnie, ale są. Ludzie, którzy żyją wśród trochę innych społeczności. Pamiętam, jak przyjechałem do państwa na wywiad, to nad nami latał gang. Był to gang kruków. Ja nawet nie wiedziałem, że, Boże, jestem jednak cymbałem, proszę wybaczyć, że kruki są stadne. No bo kruki żyją w gangach. Zwłaszcza młode, te młodociane osobniki, które mają rok, dwa, koligacą się w taki właśnie sposób, bo w grupie łatwiej, raźniej, skąd my to znamy. I wszyscy krzyczą jednym głosem. My jesteśmy trochę indywidualistami. Mieszkał u nas kruk na stercie drewna na werandzie, nazywał się Korek i uwielbiał prowadzić sobie sam ze sobą rozmowy. A niestety zaczynał najczęściej o 4 rano pod oknem naszej sypialni taki właśnie monolog. I to było straszne. Nie można go było uciszyć. Nawet mieliśmy tam jakieś jabłka na werandzie, na balkonie i mąż często po prostu rzucał w jego stronę coś, żeby go uciszyć. Zamykał się na chwilę, a później znowu zaczynał. A po takiej mało przespanej nocy, kiedy trzeba było różne oseski dokarmiać, trzeba było znaleźć miejsce dla siebie w łóżku. I kiedy trzeba było na drugi dzień jechać na zdjęcia, to po prostu była bieda. No, noc trzeba było przespać, chociaż te parę godzin. No ale teraz patrzymy z tęsknotą na tamte czasy. Na przykład były na naszej posesji rzekotki. To są żaby drzewne. Chyla arborea. Tak, odcinie. Bo mamy dwa stawy. Jeden staw był zajęty przez bobry, a drugi był taki dziki, no, do filmowania. Tam były różne rośliny. No i tam właśnie te rzekotki się zagnieździły. No i tam się zagnieździły rzekotki. Było ich no przynajmniej kilkadziesiąt. One robią niesamowity hałas. Rech, 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 rech. I ciągnie się to, ciągnie. I teraz niech pan pomnoży to przez kilkadziesiąt osobników, samców. No to jest urwanie głowy. Uczta dla ust.
funduszu dla każdego mikrofoniarza, dźwiękowca, owszem, przez chwilę, ale jak ma pan przy tym spać, to już jest gorzej. Więc ja miałem taki zestaw kamyków różnej wielkości. Były kartofle. Ale były też, był żwir w pewnym momencie i ja po prostu do tego stawu rzucałem, jak rzuciłem, to plusnęło, to one się uspokajały, ale znowu. Dobrze, ale to z łóżka pan rzucał? Nie, z balkonu. Z balkonu, przy sypialni. Ale to jeszcze było nic. Na początku byliśmy przerażeni, jak wyły wilki. Nasze wilki. Po prostu tak mają wilki, że wyją, a szczególnie zimą, kiedy znaczy, obawialiśmy się, że to się nie spodoba Białowieżanom. Baliśmy się po prostu, co powiedzą na to Białowieżanie. Ja uważam, że wycie wilków to są jedne z najpiękniejszych odgłosów, tak, jakie wydaje dzika puszcza. No jeszcze jest rykowisko, no ale to już jest zupełnie co innego, prawda? Natomiast tu mieliśmy obawy, ale proszę sobie wyobrazić, że Białowieżanie przyjęli to z empatią. Tak, aplauzem. Im się to bardzo podobało, że taka właśnie dzicz w ogóle. Państwo sobie wyobrażają. Pani Bożena, pani nie wyobraża sobie życia gdzie indziej? Na przykład tego, że teraz piękny domek nad morzem, latem będzie ciepło, chodzimy po piasku, po plaży, a zimą patrzymy może, na te sztormy. Może. To może mogłoby się zdarzyć. Bo pan, panie Robercie, taki idylliczny obraz chciałby stworzyć naszego osiedla tutaj, a ja powiem wprost. Maciejówka od imienia naszego syna, czyli ta nasza posesja, powstała dlatego, że ja zazdrościłem bardzo Simonie Kossak i Leszkowi Wilczkowi, którzy mieli tę swoją ukochaną dziedzinkę, dzierżawili od Parku Narodowego starą leśniczówkę i strasznie mi się to podobało, że oni żyli w tym lesie. Chcieliśmy podobnie, i ty mi ja to teraz tak chciałem, mówisz. Tak, tylko ja chciałem na trochę innych zasadach. Chciałem, żeby to była ostoja cywilizowana, to znaczy, żeby można było przychodząc z terenu zagrzać się, zjeść dobrze, wykąpać przede wszystkim i wyspać. I my mamy cywilizowane. I brawo, i może się pan wykąpać pod warunkiem oczywiście, że w łazience chwilowo nie ma bobra. Nie ma bobra. No. Niestety, ale bóbr też robił nam szkodę w domu, bo jeśli ktoś przypadkiem zamknął mu drzwi od łazienki, no to co robił bóbr? Wygryzał się. Wygryzał dziurę w drzwiach. Raz mieliśmy taką przygodę z naszą bobrzycą Kulką, która szła sobie popływać z Żeremia, z domku bobrowego w zagrodzie filmowej. Tak to nazywamy po dziś dzień. Szła sobie na spacer na dziki staw po to, żeby sobie popływać. Ale ponieważ czasami ona uwielbiała szarlotkę i czasami po drodze zachodziła ja przez werandę do szarlotkę. Domu. No przecież bobry lubią szarlotkę. A w ogóle to banany uwielbiają. Właśnie, uwielbiała banany i w zasadzie tymi bananami... Zaraz, bo już się gubię. Dobrze, jadła banany, jadła szarlotkę i wpadła na szarlotkę do domu, rozumiem. Tak, i wtedy nikogo nie było z nas w domu, bo byliśmy zajęci. Wygryzła w moskitierze dziurę, weszła do domu i w ubranie, które ja zostawiłam na podłodze, spiesząc się na zdjęcia, przebierając, po prostu weszła w spodnie, które nogawka była zwężana do dołu i się zaklinowała i nie mogła wyjść. Szukaliśmy jej wszędzie, nie mogliśmy znaleźć. Nie przyszło mi do głowy, że ona śpi. A tu w domu spodnie się ruszają. Tak, dopiero jak w domu wpadłam Kulka, dopiero ona wtedy się odezwała, bo bobry też się odzywają. Popiskują, tak. I wtedy znaleźliśmy ją, no ale to była też taka chwila straszna. Proszę państwa, pamiętam też taką... Te opowieści się nie kończą, proszę państwa, te opowieści się naprawdę nie kończą, ale audycja się kończy. Ja naprawdę muszę... Ale jeszcze... No dobrze, jeszcze słuchaj. Jedną rzecz panu chciałam tylko powiedzieć. Jedno, no jeszcze jedniutko. Jedna była taka historia ze zwierzętami, kiedy wystraszyły mnie strasznie. Mianowicie w zagrodzie Soni, naszej rysicy, były suche świerki, które trzeba było stamtąd wyciągnąć. A obok tych zagród biegały też przecinek i kropka, nasze sarniaki. I w momencie, kiedy ja wyciągałam te suche świerki z zagrody, i jakoś mi się kropka przecisnęła i padła do Soni, do zagrody. Na szczęście te zwierzęta się znały nawet przez siatkę. Czyli rysica nie zrobiła krzywdy, rozumiem, sarnie, tak? Nie robiły sobie tak. Ale zanim ja Sonię, która miała oczy jak szklanki,
bo nie mogła w ogóle tego pojąć, że jak to ta sarenka tutaj do niej przyszła i jest w jej zagrodzie. Zanim ja ją wzięłam na ręce, zaniosłam do małej takiej przegrody, bo zawsze są takie przegrody, gdzie się wchodzi do zagród ze zwierzętami i zamknęłam, żeby spokojnie wygonić. Ona nie mogła się nadziwić, no co to za sytuacja. Ale proszę sobie wyobrazić, że ja byłam cała wręcz chodząca z nerwów, bo bałam się tak bardzo, że może ta rysica zacznie gonić tą sarnę po prostu, nie po to, żeby jej zabić, ale po prostu, żeby ją pogonić, no bo to jest zabawa. Proszę Państwa, ta zabawa też się musi kończyć. To było świąteczne wydanie Mazurek Słucha. My się usłyszymy następną sobotę, a Bożenie i Janie Walencikom serdecznie dziękuję. Życzę oczywiście wszystkim Państwu wesołych i dobrych świąt, ostatniego dnia tych świąt. Kłaniam się nisko. Panie Robercie, my również wszystkim życzymy wszystkiego najlepszego. Nie tylko w te święta, ale na zawsze. A jeszcze mamy dużo do powiedzenia o zwierzętach, więc gdyby pan miał ochotę nas posłuchać i państwo... Widzi pan, to się nigdy nie kończy. To się nigdy, proszę Państwa, nie kończy. Pomyślności w nowym roku. Do usłyszenia. Dziękujemy. Dziękujemy. Mazurek! Mazurek! Słucha! Mazurek słucha!